Cześć, nazywam się Paweł Tomalka. W tym filmie pokażę Wam bardzo prosty sposób na to, jak zabezpieczyć dane, tak żeby ich po prostu nie stracić w razie awarii nośnika danych, czyli karty pamięci, dysku czy jakiegoś innego urządzenia, na przykład pendrive'a. No właśnie, jak to zrobić? Są różne sposoby, żeby zabezpieczyć dane. Ja osobiście pokażę Wam tutaj na filmie fragment, do którego możecie przeskoczyć od razu do tej instrukcji, ale chciałbym Wam najpierw powiedzieć, dlaczego nie używam innych sposobów. Inne sposoby wydawałoby się takie bardziej profesjonalne, to na przykład dysk sieciowy, czyli dysk, do którego wkłada się na przykład dwa takiej samej pojemności dyski. Jest to taka stacja dysków, nazywa się to właśnie dysk sieciowy. Do tej stacji wkłada się na przykład dwa takiej samej pojemności dyski, najlepiej tej samej firmy, i wtedy synchronizuje się zawartość tych dwóch dysków jednocześnie na obu dyskach. I dzięki temu no, jesteśmy bezpieczni, bo w razie gdyby się jeden z tych dysków zepsuł, no to te same dane jesteśmy w stanie odzyskać z drugiego dysku. Natomiast to rozwiązanie ma swoje wady. Przede wszystkim to, że no, trzeba sobie taką stację dysków sieciowych najpierw kupić, a to też kosztuje, czasami nawet taka dobra stacja może kilka tysięcy kosztować. Ja taką stację mam i po jakimś czasie jej używania zauważyłem kilka wad, kilka po prostu rzeczy, które mnie irytowały w trakcie pracy na tym dysku sieciowym, i po jakimś czasie doszedłem właściwie do wniosku, że ten dysk sieciowy traktuję bardziej jako takie miejsce do archiwizacji danych, a nie miejsce do pracy na plikach, ponieważ ta praca jest po prostu czasami uciążliwa. Z dwóch względów. Przede wszystkim takiego, że prędkość odczytu i zapisu na dysku sieciowym jest dosyć wolna. Jest to w moim przypadku około 100 MB na sekundę. Kolejną wadą jest to, że nie każdy program działa na dysku sieciowym. Nie wiem w sumie dlaczego tak jest. Być może tak się domyślam, że może to być spowodowane tym, że dysk sieciowy jest podłączony przez LAN, ale szczerze mówiąc nawet nie jestem pewien. Po prostu zauważyłem, że na przykład Lightroom nie chce otwierać plików projektu, które są zapisane na dysku sieciowym. Wskazuje, że po prostu jest to niekompatybilny dysk. Te pliki mogą tam być, możemy je przechowywać, potem możemy je wrzucić na inny dysk niesieciowy i ich normalnie używać. Natomiast jest to strasznie uciążliwe, dlatego że też ścieżki do plików się zmieniają i no generalnie jest to bardzo upierdliwe. Da się to ominąć, można trzymać plik projektu na innym dysku, a pliki na dysku sieciowym i na nich pracować, ale jest to trochę uciążliwe. Miałem też sytuację taką, że na przykład Photoshop odmawiał mi zapisywania niektórych plików na dysku sieciowym, no bo Photoshop też jakiś miał problemy z kompatybilnością po prostu z zapisu tych danych. No dysk sieciowy generalnie ma swoje wady, może różne marki mają różne rozwiązania, może ja akurat mam pecha i ten mój dysk jest taki trochę problematyczny, ale podejrzewam, że wszystkie dyski sieciowe mają podobne problemy. Na przykład u mnie też czasami występuje taki problem, że jak mam folder, w którym mam setki czy tysiące małych plików i chcę je usunąć, to czasami zawiesza się to usuwanie na dysku sieciowym, jeśli robię to przez Explorer plików na komputerze, a działa to poprawnie na przykład jeśli chcę usunąć ten folder bezpośrednio przez interfejs sieciowy dysku sieciowego. No dobra, to wszystko troszeczkę tak, może nie jest to konieczne do zrozumienia tego mojego sposobu, ale mimo wszystko chciałem się z Wami podzielić tymi moimi przemyśleniami, dlaczego też nie używam tego dysku sieciowego, dlaczego korzystam aktualnie z trochę takiego innego workflow. Także już przechodzimy sobie do rzeczy. Rozwiązanie, które obecnie używam, jest takie. Dysk sieciowy, tak jak mówiłem, wykorzystuję do przechowywania plików, których już raczej nie edytuję, nie zmieniam, czy też do jakichś projektów, które już są po prostu skończone. Natomiast projekty, nad którymi obecnie pracuję, trzymam na trzech różnych dyskach, można by powiedzieć. Pierwszym z tych dysków jest dysk Work SSD. No jest to dysk SSD, więc
naturalnie jest to najlepszy dysk, żeby na nim pracować, ponieważ prędkość odczytu i zapisu to około 500 MB na sekundę. Także na nim najbardziej lubię sobie pracować, natomiast ten dysk ma tylko 500 GB, więc czasami, jeżeli mam kilka projektów naraz, to zdarza mi się, że po prostu brakuje mi miejsca na tym dysku SSD, więc jeżeli brakuje mi miejsca na dysku SSD, to pracuję sobie na zwyczajnym dysku podłączonym bezpośrednio do mojego stacjonarnego komputera przez kabel SATA i jest to dysk 8 TB 1. I tutaj mam folder Duplicated Work 8 TB i na tym, w tym folderze trzymam właśnie takie projekty, które mi się już nie mieszczą na dysku SSD. No właśnie, tylko że te dyski SSD i ten dysk 8 TB nie są w żaden sposób duplikowane, nie są zabezpieczone. W razie gdyby się coś zepsuło, no to mógłbym stracić pliki. Więc właśnie ten program, który Wam dzisiaj pokażę, pozwala mi się przed takim czymś zabezpieczyć. Mianowicie działa to tak. Ustawiam sobie, że na dwóch różnych nośnikach, dwóch różnych fizycznych nośnikach, mam foldery, które są takie same. Po prostu duplikuję sobie zawartość tych folderów. I w przypadku Work SSD mam folder Duplicated Work SSD, którego kopię mam również na dysku 8 TB 1. Jak widzicie, Duplicated Work SSD, tutaj mam ten sam folder, który ma taką samą zawartość. I w tym programie, który Wam polecam, Free File Sync, link do niego zamieszczę w opisie tego filmu, po prostu przerzucacie sobie ten folder, właściwie to ja już go tutaj mam, i przerzucacie sobie drugi folder na drugą stronę. Tak, tutaj macie prawą, lewą stronę. Jak widzicie, to ja już to właściwie, może wiecie co, ja sobie właściwie zrobię to sobie od nowa. Zrobimy sobie tutaj don't save i właściwie skonfiguruję sobie to wszystko od nowa razem z Wami, żebyście dokładnie zrozumieli, jak ja to mam zrobione. Także najpierw zajmijmy się zabezpieczeniem tego dysku SSD. Przerzucam sobie tutaj mój dysk SSD na lewą stronę, czy właściwie na prawą, to jest obojętne, oraz folder Duplicated Work SSD, który mam na dysku 8 TB, również przerzucam sobie na tą stronę. I teraz mogę sobie kliknąć Compare, czyli porównaj, i program tutaj nie znalazł żadnej różnicy, dlatego że ja już to synchronizowałem przed nagraniem tego filmu, czyli na tych dwóch, w tych dwóch folderach mamy właściwie identycznie to samo. Jeżeli ja sobie teraz stworzę na przykład tutaj folder, domyślną nazwę, i zrobimy sobie porównanie, to program wykrywa, że po tej stronie pojawił się folder. I jak kliknę Synchronize, to program po prostu stworzy mi taki sam folder w drugim dysku. Bardzo proste, tak? Jeżeli go teraz usunę, to ono również po porównaniu wyskoczy tutaj, że trzeba go usunąć. Po kliknięciu Synchronize on się też usunie z drugiego dysku. I w ten sposób mam zabezpieczony dysk SSD, bo jego kopię mam na dysku 8 TB 1. Czyli w razie gdyby jeden się z nich zepsuł, to zawsze kopię będę miał. Kolejnym folderem, który sobie zabezpieczam, jest folder, którego mam tutaj, jak widzicie. Mam tutaj również otwarty w eksploratorze 8 TB 2, bo mam dwa, podpięte mam dwa 8 TB dyski bezpośrednio do komputera na kablu SATA i mam tutaj folder Duplicated Work 8 TB. Przerzucam go sobie tutaj. No zróbmy, że niech będzie on tutaj pole... Oj, przepraszam, pomyliłem się. Właśnie, pomyliłem się, dlatego jeszcze raz sobie tutaj ten SSD przesunę. Tak, tu mam 8 TB. Aha, pomyliłem się jak zwykle. Dobra, tutaj sobie zrobimy tak jak było. Teraz jest tak jak było. Następnie kliknę sobie tutaj zielony plusik i dodam sobie kolejny folder, który się będzie synchronizował. Tym kolejnym folderem właśnie będzie to, co miałem zrobić, czyli Duplicated Work 8 TB. Przerzucam go tutaj lub też właściwie on może być tutaj. Dajmy go z tej drugiej strony, bo tu mam jedynkę 8 TB. Ja lubię mieć też porządek w tym wszystkim. Także tutaj Duplicated Work 8 TB i na drugim dysku 8 TB 1, bo tutaj jest dwójka, na 8 TB 1 Duplicated Work 8 TB
przerzucam sobie w to miejsce. I teraz, jak widzicie, kolejny folder, który się będzie synchronizował. Ostatnim, właściwie trzecim folderem, który również sobie synchronizuje, jest Duplicated Other. I ten sobie tutaj przerzucę na to. Sorry, kurde, znowu mi się pomyliło, wiecie, chyba się stresuję tym filmem. Niech będzie jeszcze raz to, co było. Tak, i klikamy zieloną strzałkę. I teraz sobie przesuwam Other na tą stronę i Other z 8 terabajtów, jeden na tą stronę. I teraz, co mam zrobione? Mam teraz zabezpieczone między tymi dwoma dyskami 8 terabajtów. Te dwa foldery są zsynchronizowane, będą zsynchronizowane, czyli to mam zabezpieczone. Mogę sobie spokojnie pracować lub trzymać jakieś pliki na obu tych dyskach. Mam tutaj też folder not duplicated dla takich rzeczy, które są dla mnie nieistotne, na przykład jakieś pliki cache czy inne pliki, które są tylko tymczasowo u mnie, nie są potrzebne na dłużej. To mi się synchronizuje i dodatkowo synchronizuje mi się również dysk SSD z jednym z tych dysków twardych 8 terabajtów. I kiedy teraz kliknę compare, to jak widzicie, tutaj wszystko jest już ładnie synchronizowane, bo te pliki się już dawno synchronizowały. I to tyle. Właściwie w ten sposób możecie sobie manualnie synchronizować te pliki. Natomiast na sam koniec tego filmu pokażę Wam jeszcze świetny sposób, jeśli chcielibyście to zautomatyzować. Chociaż ja akurat tego nie automatyzuję, dlatego że ja to robię po prostu ręcznie raz na jakiś czas. Też nie potrzebuję, żeby w trakcie pracy nad projektem mi się wszystkie pliki zsynchronizowały. Nie chcę też zamulać po prostu komputera. Wystarczy, że same pliki surowe mam skopiowane na dwóch dyskach. W razie gdyby się dysk zepsuł, no to mogę sobie przecież projekt jeszcze raz obrobić. Pokażę Wam na sam koniec opcję, gdybyście jednak chcieli, żeby te foldery synchronizowały się automatycznie w tle. Natomiast ja tego specjalnie nie polecam, dlatego że jeśli macie foldery, w których są setki, tysiące plików, to może to po prostu delikatnie zamulać sam po prostu komputer w tle. Także może to Wam niepotrzebnie spowalniać pracę. Także, ale jeśli będziecie chcieli sobie to zautomatyzować, to robicie to w ten sposób. Generalnie możecie sobie zapisać projekt, który po prostu tym projektem są ustawienia, które teraz zrobiliśmy, tych trzech różnych folderów, które są duplikowane. Możemy sobie to zapisać jako gotowe na przykład. I jeśli będziecie chcieli sobie później zsynchronizować wszystkie foldery, to otwieracie sobie ten plik gotowe w tym programie Free File Sync i Wam się to tutaj będzie wszystko, te ustawienia Wam się tutaj zapiszą. Natomiast jeśli chcielibyście to zautomatyzować, to musicie sobie to zapisać tutaj osobną opcją Save as Batch Job. I to jest troszeczkę inny format tego programu. Tutaj możecie sobie zaznaczyć, żeby to było zminimalizowane. Klikacie sobie Save As i również możecie to nazwać gotowe. Tylko tutaj widzicie, to jest trochę inne rozszerzenie. To nie jest to samo rozszerzenie. I zapisujecie to. I teraz ja mam to tutaj. Ten gotowe FFS Batch to jest właśnie specjalny format pliku. Musicie sobie ściągnąć jeszcze drugi program, taki malutki program również od tej samej firmy Free File Sync. Nazywa się ten program Real Time Sync. I do tego programu przerzucacie sobie ten plik bash. Batch, nie wiem jak to się mówi w sumie. I on, jeśli klikniecie sobie start, to będzie synchronizował w tle te wszystkie zmiany, które są w tych trzech różnych folderach. Czyli na przykład przetestujmy sobie to, czy to działa, na przykład w tym w folderze Other, zrobimy sobie nowy folder na dysku 8 terabajtów 1 i zobaczmy, czy na dysku 8 terabajtów 2, tak, stworzył się już nowy folder. Teraz go sobie tutaj usuniemy i jak widzicie, powinno się tutaj za chwilkę również usunąć. Tutaj jest ikonka, że ten program sobie działa w tle. To się synchronizuje co jakiś czas, także też może to być opóźnienie. Jak macie bardzo dużo plików w folderach, to może być większe opóźnienie w tej synchronizacji.
generalnie myślę, że sami już dojdziecie sobie do ładu, jak w najlepszy, najbardziej wydajny sposób korzystać z tego programu. Natomiast ja go polecam z tego względu, że jest to po prostu tańsze rozwiązanie niż niż kupowanie dysku sieciowego. Dodatkowo możecie tutaj korzystać właściwie z obojętnie jakich nośników. Oczywiście ja Wam polecam trzymanie plików na jakichś dobrych dyskach. Na przykład ja używam dysków takich, które są używane w serwerowniach. Dam Wam link do mojego dysku 8 terabajtów w opisie tego filmu. Ja używam dysków, które są używane w serwerowniach z tego względu, że jeśli by mi się taki dysk zepsuł, to jest szansa jeszcze go naprawić na przykład, bo są do niego dostępne części. A takie dyski, które są powiedzmy często dostępne gdzieś tam w marketach, tanie dyski zazwyczaj są zrobione w taki sposób, że jak się zepsuje, no to już się tego nawet nie da naprawić. No ale korzystając z tego programu możecie korzystać właściwie z obojętnie jakich nośników. Mogą to być jakieś chińskie karty pamięci czy jakieś tanie pendrive'y. No raczej jest mała szansa, że Wam się na dwóch różnych nośnikach dane jednocześnie zepsują, więc możecie tutaj korzystać z obojętnie jakich nośników. Ale jeśli będziecie je synchronizować na dwóch różnych nośnikach, no to minimalizujecie sobie szansę utraty tych danych. No i to by było wszystko. Jak już słyszycie, pewnie ja powoli tracę głos. Nie jestem przyzwyczajony do takiego częstego mówienia i do gadania do kamery. Także dzięki za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. Dajcie znać w komentarzach, czy znaliście ten program, czy korzystaliście może z jakichś podobnych rozwiązań. Trzymajcie się. Cześć.